Samochód wyprodukowany pod koniec 2005 roku miał jednego właściciela od 2006 roku aż do samego końca. Auto serwisowane także od początku do końca w jednym ASO przez 15 lat. Samochód serwisowany według polityki Long Life, olej wymieniany był po odpowiednim komunikacie w iDrive, czyli co 30 tysięcy km bądź 2 lata. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód BMW E60 520D rok produkcji 2005, silnik 2.0 diesel, przebieg 212 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest to, że 2 dni temu ogłosiłem do niego konkurs i tym samym rozpoczęliśmy wspólną zabawę w obstawianie zmiany procentowej lepkości oleju. Pomysł z konkursem spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, udział wzięło w nim bardzo wielu widzów. Już teraz bardzo serdecznie dziękuję za Waszą aktywność. Inicjatorem tego eksperymentu jest Miłosz. Na ekranie prezentuję podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Miłosz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży. Kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów również za chwilę. Do samochodu zalany został olej PMO Professional w klasie lepkościowej 5W30, klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było stosowanych żadnych dodatków. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 10 274 km, około 95% eksploatacji to trasa, 5% miasto, dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 6 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. Auto służy do codziennego dojazdu na uczelnię i nie tylko, czasem wyjeżdżam nim w trasy. Dziennie odcinki po około 25 km w jedną stronę. Autem bardzo rzadko jeżdżę po mieście, 95% użytkowania stanowią drogi pozamiejskie, prędkość od 50 do 90 km na godzinę, autostrady, obwodnice. W ramach dodatkowych informacji Miłosz napisał tak. Samochód został sprowadzony przeze mnie z Luksemburga pod koniec 2022 roku. Samochód wyprodukowany pod koniec 2005 roku miał jednego właściciela od 2006 roku aż do samego końca. Auto serwisowane także od początku do końca w jednym ASO przez 15 lat. Samochód serwisowany według polityki Long Life, olej wymieniany był po odpowiednim komunikacie w iDrive, czyli co 30 tysięcy km bądź 2 lata. Po zakupie samochód wymagał niemałej inwestycji. Oczywiście nie wszystko psuło się naraz, jednak po czasie zaczęły wychodzić skutki Long Life, m.in. rozciągnięty rozrząd, który bezapelacyjnie podlegał wymianie, głośne szuranie po rozruchu, czy wtryskiwacze, które były w złym stanie, przerywanie, kopcenie, szarpanie i korekty przekraczające granice plus minus 5 mg na SUV, wymienione na 4 nowe sztuki bez regeneracji. Ciekawym problemem jest DPF, który od zakupu wypalał się co 500-600 km, a w trasie nawet co 700 km. Po przejechaniu około 200 tysięcy km iDrive zasygnalizował konieczność wymiany filtra na nowy, blokując tym samym jego wypalanie. Oddałem filtr do czyszczenia oraz na nowo zarejestrowano wymianę dedykowanym programem do BMW ISTA-D. Od tego momentu filtr zaczął wypalać się coraz częściej, a do dziś wypala się co 100-200 km. Raz na tydzień autem przejeżdżam przez autostradę, aby filtr swobodnie się wypalił oraz żeby lepiej w cudzysłowie rozruszać turbinę. Mimo tego filtr nadal często się wypala, ciśnienie na biegu jałowym i podczas jazdy mieści się w granicach, wręcz jest bardzo dobre. Z rzeczy, które mogą mieć wpływ na DPF, to wymieniłem odmę na oryginalną, wtryskiwacze, uszczelkę pokrywy zaworów, czujniki temperatury, sondę lambda, uszczelki turbiny i przewodów IC, świece żarowe wraz ze sterownikiem i kablem zasilającym, znany temat w M47, dwa oryginalne termostaty. Do weryfikacji pozostaje czujnik ciśnienia spalin oraz turbina. Podczas eksploatacji silnik nie wymagał dolewki oleju, jednak patrząc po bagnecie to ubyło jakieś 150-200 ml. Zużycie oleju wydaje się znikome jak na wiek auta, w końcu silnik męczony po mieście dodatkowo interwałami Long Life. Ewentualnie częste wypalanie DPF-a rozrzedza olej, stąd stan na bagnecie się nie zmienia.
Wcześniej zalewałem do niego Valvoline XL3, potem Shell Helix Ultra ECT oba 5W30 z normą Long Life 04, a po zmianie na PMO, który jest obecnie badany, zauważyłem głośniejszą pracę silnika. Teraz z powrotem wlałem Shella i silnik pracuje łagodniej niż na PMO. Czy przebieg 186 tysięcy w momencie zakupu był oryginalny? Niby tak, ponieważ rzekomo potwierdza to raport BMW z corocznymi wpisami serwisowymi, począwszy od 2006 roku, a skończywszy na 2021. Jednak 186 tysięcy km na wtedy 16-letniego diesla wydaje się mało realne. Ogólnie samochód mimo swojego wieku nie wygląda aż tak źle, jeździ się nim bardzo dobrze, szczególnie jadąc w dłuższą trasę. Podczas zeszłorocznych wakacji tym autem w ciągu 2 dni pokonałem około 1500 km i były to komfortowo przejechane kilometry. Dwulitrowy silnik w ciężkim samochodzie szału nie robi, jednak radzi sobie przyzwoicie i spełnia moje oczekiwania. Dzięki badaniu przepracowanego oleju chciałbym też poznać, jak szybko degraduje się olej w silniku po długich interwałach, w którym na pewno jest sporo nagaru i zanieczyszczeń. Być może dzięki takiej analizie częściowo poznamy stan silnika bez jego rozbiórki. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 68,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 168. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Zgodność na poziomie przeciętnym, zmierzona lepkość jest o około 4% niższa od zadeklarowanej. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 67,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 173. A to oznacza, że odnotowano bardzo dobry wynik, wręcz idealny. Odnotowujemy minimalną zmianę lepkości po przebiegu 10 tysięcy km. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. To, że testy od MCU się skończyły, to już komunikowałem, dlatego w tym odcinku eksperymentujemy w oparciu o liczne inne bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik z kategorii bardzo dobrych, nie doszukuje się tutaj niepokojących sygnałów. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma.
Przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu zdegradował olej z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. I w podczerwieni również wyniki na poziomie bardzo dobrym. Szczerze mówiąc, to chciałbym zobaczyć takie wyniki dla oleju z mojej BMW, która ma bliźniaczy silnik do tego prezentowanego w tym odcinku. W podczerwieni same pomarańczowe oraz zielone kontrolki, to oznacza, że nie ma ponadnormatywnych sygnałów. Degradacje dodatków, bazy, nitrooksydacja, sulfonowanie, wszystko w przedziałach adekwatnych do przebiegu 10 000 km. Podsumowując, otrzymano bardzo dobre wyniki, szczerze mówiąc dla mnie osobiście bardzo zaskakujące pozytywnie wyniki. Uwzględniając historię tego pojazdu, spostrzeżenia i przypuszczenia Miłosza, ale również poziomy, które były obstawiane przez Was w konkursie, stwierdzam, że otrzymano zaskakująco dobre wyniki. W tym miejscu mogę króciutko zakomunikować, że pierwszą osobą, która prawidłowo obstawiła zmianę lepkości dla tego oleju, jest osoba wskazana teraz w napisach do tego filmu, ale również w opisie pod filmem. Gratuluję i proszę o kontakt mailowy podany również w opisie filmu. Jak widzicie, dwie osoby były tak samo bliskie prawidłowej odpowiedzi. Jedno wskazanie to minus 1,6, drugie wskazanie to minus 1,8. W celu wskazania zwycięzcy sprawdzamy zmianę lepkości wyższej dokładności. Niezbędna jest dokładność do trzeciego miejsca po przecinku. Widzimy, że bliżej prawidłowej odpowiedzi był widz, który obstawił zmianę na poziomie minus 1,8. Gratuluję. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!